Charles Henry McIntosh, komentarz do piątej księgi Mojżeszowej. Rozdział 11, ciąg dalszy. Konsekwencje nieposłuszeństwa. Rzućmy jeszcze krótkie spojrzenie na pozostałe wiersze naszego rozdziału, gdzie Mojżesz po raz kolejny w dobitny sposób nawołuje lud do czujności i sumienności, wypełnianiu ustaw i przykazań pańskich. Tak jak Pan, który przedstawił swym uczniom poważny sąd, jaki spotka niewydające owocu latorośle, tak i Mojżesz ostrzega tutaj lud przed wstrząsającymi skutkami nieposłuszeństwa. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu. Werset 16 rozdziału 11 piątej Księgi Mojżeszowej. Jakże smutny postęp w złu. Najpierw Najpierw serce zostaje zwiedzione. Taki jest początek opuszczenia dróg pańskich. Następnie nogi podążają za sercem. Dlatego pierwszą naszą powinnością jest strzeżenie naszych własnych serc. Stanowi ono poniekąd wewnętrzną ostoję naszej moralnej istoty i jak długo zostaje zarezerwowane dla Pana, tak długo żaden wróg nie może go zdobyć. Ale gdy tylko raz pozwolimy, by coś innego je zajęło, to wszystko jest stracone. Odejście serca od Pana, które miało miejsce w ukryciu, już niebawem uzewnętrzni się w życiu. Zaczynamy wtedy służyć Bogom innym i oddawać im pokłony. Z zaskakującą prędkością wszystko toczy się w dół. Zwróćmy zatem uwagę na te nieuniknione i poważne następstwa. Gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Werset 17. Jakaż nieurodzajność i spustoszenie muszą dać o sobie znać, gdy tylko zamkną się upusty nieba. Nie pada orzeźwiający deszcz. Żadna kropla rosy nie zwilża już suchej ziemi. Wszelki kontakt nieba z ziemią zostaje jakby zerwany. Jakże często Izrael musiał tego doświadczyć. Zamienił rzeki w pustynię, a źródła wód w ziemię suchą, ziemię urodzajną w słoną i jałową, z powodu złości jej mieszkańców. Psalm 107, werset 33 i 34. Czy w suchej ziemi i pustyni nie dostrzegamy trafnego obrazu duszy, która z powodu swej niewiary wobec przykazań Chrystusowych nie posiada z Nim żadnej społeczności? Nie może radować się błogosławieństwami, które są wynikiem naszego kontaktu z niebem. Nie otrzymuje pokrzepienia z góry, nie ogląda jego chwały. Biblia jest dla niej niczym zapieczętowana księga. Wszystko jest nudne i tchnie brakiem nadziei. Nie ma nic smutniejszego niż widok duszy znajdującej się w takim stanie. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki.
i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. Wersety 18 do 21. Jak bardzo Mojżesz życzył sobie, aby lud często przeżywał podobne chwile, a jakże proste były warunki. Na synów izraelskich nie nałożono ciężkiego jarzma, o nie. Zostali oni wyróżnieni kosztownym przywilejem, by zachowywać w swym sercu przykazania Pana, swego Boga i oddychać czystym powietrzem Jego słowa. Wszystko zależało od wypełnienia tych warunków. Wszystkie błogosławieństwa Kanaanu, tej dobrej ziemi opływającej mlekiem i miodem, na którą Pan nieustannie spoglądał z zainteresowaniem i baczną uwagą. Jego cudowne owoce i rzadkie przywileje miały stać się ich trwałym dobrem pod jednym tylko warunkiem, że będą szczerze posłuszni słowu swego Boga. Jednocześnie otrzymali obietnicę całkowitego pokonania ich wrogów oraz usunięcia wszystkich przeszkód, aby w zwycięskim pochodzie mogli wkroczyć do obiecanego dziedzictwa. Czytamy o tym w V Księdze Mojżeszowej w rozdziale 11, wersetach 22 do 23. W jaki sposób kraj zostanie podbity? Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego. Nikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak wam przyrzekł. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 11, wersety 24 do 25. Tutaj oglądamy Bożą stronę. Cały kraj leżał przed nimi otworem. Mieli objąć go w posiadanie jako dar od Boga. W dziecięcej wierze mieli wejść do ziemi, którą przeznaczyła dla nich łaska Boża. W Księdze Jozuego, 11 rozdział, znajdujemy potwierdzenie tych myśli. W ten sposób Jozue zajął całą ziemię zgodnie z tym wszystkim, co Pan mówił do Mojżesza. Jozue oddał ją Izraelitom w posiadanie, każdemu jego dział według ich plemion, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Niewątpliwie Jozue zajął cały kraj we wierze, gdyż jeśli chodzi o faktyczny stan posiadania, to w Jozuego 13:1 czytamy, że jeszcze bardzo wiele ziemi pozostało do objęcia w posiadanie. Rozdział 11, 23 werset 5 Księgi Mojżeszowej. Istniała jednak także i ludzka strona, obiecanie Izraelitom Kanaanu przez Pana, jak też zajęcie go przez wiarę Jozuego było jeszcze czymś zupełnie innym niż faktyczne objęcie go w posiadanie przez Izraelitów. Stąd bierze się ta zasadnicza różnica między Księgą Sędziów a Księgą Jozuego. W Księdze Jozuego oglądamy niezmienną wierność Bożą względem Jego obietnicy. Zaś w Księdze Sędziów widzimy smutne błędy Izraelitów, jakie popełniali od samego początku. Bóg dał swoje słowo, że nikt nie ostoi się przed nimi. A miecz Jozuego, będącego obrazem wielkiego przywódcy naszego zbawienia, potwierdził tę obietnicę.
Natomiast Księga Sędziów relacjonuje nam smutny fakt, że Izrael niedbale odniósł się do wypędzenia wrogów i nie potrafił utożsamić się z przedmiotem obietnicy Bożej. A co teraz? Czy obietnica Boża straciła swoją moc? Tak nie jest, ale całkowita bezsilność człowieka wyszła na jaw, podczas gdy sztandar zwycięstwa powiewał nad 12 zjednoczonymi plemionami Izraela z ich niepokonanym wodzem na czele. Już w Bochum lud musiał opłakiwać swą kompletną klęskę, o czym czytamy w Sędziów 2 rozdział. Nie trudno jest zrozumieć, co różni te obie sceny. Zasadę tę raz po raz można odnaleźć na stronach Pisma Świętego. Człowiek nie potrafi unieść się na wyżyny Bożych objawień, ale ani objąć posiadanie tego, co daje mu łaska. Historia Kościoła potwierdza tę prawdę w nie mniej dobitny sposób niż smutne dzieje Izraela. Podobny upadek znaleźlibyśmy także w historii każdego z członków Kościoła Bożego. Bo któryż chrześcijanin śmiałby powiedzieć o sobie, że żyje na wyżynach podarowanych mu duchowych przywilejów? Któreż dziecko Boże nie musiałoby zapłakać nad swoim upokarzającym uchybianiem w urzeczywistnianiu tego powołania, jego powołania? Ale czy to udaremnia prawdę Bożą? O nie! Jego słowo pozostaje niezmienne w całej swojej Bożej doskonałości i wiecznej stabilności. Tak jak przed Izraelem roztaczał się żyzny kraj w jego potężnych rozmiarach i jak Izrael liczyć mógł na Bożą moc i wierność w sprawie jego podbicia, tak jest i z nami. W Chrystusie zostaliśmy pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Radość i świadome korzystanie z wynikających z naszego stanowiska przywilejów jest wyłączną kwestią wiary, która chwyta się kurczowo wszystkiego, co łaska Boża podarowała nam w Chrystusie. Chrześcijanin może i co więcej powinien żyć na wzniosłych wyżynach Bożych objawień. Nie ma usprawiedliwienia dla powierzchowności i zachowania niegodnego chrześcijańskiego powołania. Równie niesłuszne jest stwierdzenie, że nigdy nie będziemy w stanie urzeczywistniać pełni naszego dziedzictwa w Chrystusie, gdyż nasze przywileje są zbyt wzniosłe, abyśmy mogli radować się nimi całkowicie w naszym obecnym niedoskonałym stanie. Tego rodzaju mowa zdradza niewiarę. Jeżeli łaska Boża podarowała nam te przywileje, zaś śmierć Chrystusa przyznała nam prawo do ich posiadania, to dlaczego nie mielibyśmy z nich korzystać? Z Bożej strony nic nie stoi na przeszkodzie. Jego wyraźnym życzeniem jest, abyśmy już teraz radowali się pełnią naszego dziedzictwa w Chrystusie. Cudowna modlitwa apostoła w liście do Efezjan, 1 rozdział 15-23 wersetu uświadamia nam, jak bardzo Duch Boży życzy sobie, abyśmy pojęli wspaniałe przywileje powiązane z naszym chrześcijańskim stanowiskiem i świadomie się nimi cieszyli. Przez swoją służbę dokłada wszelkich starań, aby zachować w naszych sercach świadomość wzniosłości tego stanowiska. Ale niestety, częstokroć zasmucamy go naszą niewiarą
i sami pozbawiamy siebie nieocenionego błogosławieństwa. Mimo to Bóg wypełni wszystkie słowa odnośnie swojego ziemskiego, jak i niebiańskiego ludu. Izrael będzie jeszcze radował się doskonałymi błogosławieństwami, które zostały zagwarantowane mu przez wieczne przymierze, zaś Kościół Boży dojdzie do nieskrępowanego korzystania z tego wszystkiego, co miłość Boża przewidziała dla niego w odwiecznych zamysłach Boga w Chrystusie. Niemniej jednak Duch Święty jest w stanie i jest gotów, by już teraz dać każdemu wierzącemu radość z nadziei wspaniałego powołania Bożego oraz praktyczną moc, jaka wypływa z tej nadziei, uwalniając serce od rzeczy doczesnych i widzialnych, poświęcając je Bogu autentycznej świętości i żywym oddaniu.